Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam Cię na kolejne spotkanie ze mną. Tym razem będziemy powtarzać funkcję kwadratową, taką kochaną funkcję, najpiękniejszą do matury, funkcję kwadratową, powtórka. Część pierwsza. Na tym spotkaniu zwrócimy sobie uwagę oczywiście na postacie funkcji kwadratowej. Mam tutaj na myśli postać ogólna, postać kanoniczna, postać iloczynowa. Przypomnimy sobie, jak rysować wykres funkcji kwadratowej i jak z tego wykresu korzystać. Jak odczytywać zbiór wartości, miejsca zerowe, jak odczytywać przedziały monotoniczności. A więc zapraszam serdecznie do rozwiązywania przykładów razem ze mną, tych przykładów, które przygotowałam właśnie na to spotkanie. Zapraszam. Zadanie numer 1. Napisz równanie osi symetrii funkcji i ta funkcja ma wzór minus, w nawiasie x dodać 6 i to do kwadratu, minus 7. Mamy napisać równanie osi symetrii, czyli ja tutaj zapiszę, oś symetrii jest szukana. To jest jedno z bardziej typowych zadań, wziętych takich typowych zadań dotyczących funkcji kwadratowej. Oś symetrii, no nieraz młodzież ma problem z tą osią symetrii. Otóż pamiętaj, jesteśmy teraz w funkcji kwadratowej. Musisz pamiętać, że wykresem każdej funkcji kwadratowej jest parabola, tylko czasem ramiona tej paraboli są zwrócone do góry. Ja to tak oczywiście narysuję od ręki. A czasem ramiona są zwrócone na dół. I teraz, jeżeli wykonamy super pięknie, precyzyjnie rysunek, chociażby przy użyciu programu komputerowego na przykład, to zauważysz, że jest taka oś, to się nazywa właśnie oś symetrii, czyli jest taka prosta, którą możemy śmiało poprowadzić. Ona przechodzi nie przez byle co. Ona przechodzi przez ten najpiękniejszy punkt na paraboli, który nazywa się wierzchołek, a wierzchołek ma współrzędne ustalone odgórnie, że to są współrzędne P i Q. Tak przyjmujemy współrzędne wierzchołka paraboli P i Q. I jest właśnie taka prosta, która przechodzi przez ten wierzchołek, taka prosta, zawsze prosta pionowa. Ja tą prostą narysuję oczywiście sobie tak linią przerywaną tu i linią przerywaną tu. I ta prosta, którą narysowałam, jeżeli mój rysunek byłby idealny, taki super piękny, to ta prosta powoduje, że popatrz, ja tą część paraboli chcę odbić na drugą stronę, czyli symetrycznie, wychodzi mi ta część. A teraz tą część paraboli odbijam na tą stronę, wychodzi mi ta część. Jeżeli parabola mi się nie zmieni, jeżeli no w tym wypadku krzywa mi się nie zmieni, prawda, to oznacza, że ta prosta jest właśnie osią symetrii. Tak samo tu działa. Ta część odbija mi się na tą stronę, a ta część odbija mi się na tą stronę. Oczywiście musisz pamiętać, że wtedy tylko i wyłącznie jest oś symetrii, jeżeli ta funkcja w tym wypadku pozostaje bez zmian, jej wykres, tak? Czyli w tym wypadku parabola się nie zmieni. Właśnie każda parabola ma oś symetrii. Nieważne, czy ramiona są do góry, czy ramiona są na dół, oś symetrii jest jedna. Jest to linia pionowa, a każda linia pionowa w matematyce ma równanie x równa się coś tam. I teraz, skoro przechodzi przez punkt o współrzędnych P i Q, to P jest x-owe, a Q jest y-owe. To x musi się równać, no oczywiście, P. I nieraz młodzież uczy się po prostu na pamięć, że równanie osi symetrii paraboli to ma taką postać, x równa się P. Warto to rozumieć z rysunku, ale można się też tego oczywiście nauczyć, że tak jest i koniec. Dobrze. To w takim wypadku, co nam jeszcze będzie potrzebne do tego zadania? Oczywiście zauważyć nam będzie potrzebne, jaka to jest postać. Tak się składa, że tą postać, którą dałam w zadaniu numer 1, to ja te postacie będę starała się różne dawać. W zadaniu numer 1 dałam postać kanoniczną. Tu przypomniałam wzór na postać kanoniczną i popatrz, nasze A, widzimy, to jest właśnie nasze A, prawda? Czyli minus w domyśle jedynka. Nasze P jest tutaj, a nasze Q jest tutaj, tylko przy Q widzisz, znak się nie zmienia, czyli naszym Q jest minus 7, a przy P, przed P stoi minus. Czyli to oznacza, że nasze P możemy stąd odczytać, tylko musimy zmienić znak. A więc zapiszmy, że nasze P to jest minus 6. I tutaj się nic nie liczy. Ty tylko musisz popatrzeć na wzór, musisz zlokalizować, jaka to postać.
Postać kanoniczna powinna Ci się kojarzyć z takim nawiasem, choć nie zawsze występuje, ale najczęściej występuje i za nawiasem jest kwadrat. I tak, jeżeli tak masz, no my tutaj mamy właśnie tak, że mamy za nawiasem kwadrat i to nam wygląda pod postać kanoniczną i z tej postaci możemy śmiało, bez liczenia odczytać P. Odczytaliśmy nasze P to minus 6. To skoro odczytaliśmy, to oś symetrii nic nie liczymy, tylko korzystamy z faktu, że oś symetrii to jest x równe P. Czyli u nas to będzie x równe minus 6. I po zadaniu. Zadanie z osią symetrii jest bardzo proste, aczkolwiek jakoś nieraz z tym młodzież ma problem. Zapomina o tej osi symetrii, a szukając to w tablicach maturalnych, niestety tego nie znajdziesz. To musisz o tym pamiętać. Musisz pamiętać, wykres paraboli jest bardzo ważnym typem wykresu. Każdy musi znać parabolę. I własności, które jesteś w stanie odczytać z wykresu, to właśnie robimy na tym spotkaniu. Analizujemy różne własności funkcji kwadratowej z wykresu. Zadanie numer 2. Wyznacz zbiór wartości funkcji i ta funkcja ma wzór. Y równa się minus x kwadrat plus 8x minus 2. Oczywiście musimy tutaj rozpoznać wzór, że jest to funkcja kwadratowa. Jaka teraz to jest postać? Oczywiście jest to postać taka najbardziej typowa, postać ogólna. Y równa się, jak pamiętasz, ax kwadrat plus bx plus c. To była postać ogólna. I mamy wyznaczyć zbiór wartości. Oczywiście zbiór wartości analizujemy na podstawie wykresu, pamiętaj. A więc przypomnijmy sobie, no to jak może wyglądać wykres funkcji kwadratowej. Przypominaliśmy to w zadaniu numer 1, przypominamy to w zadaniu numer 2. Otóż albo ramiona będą do góry skierowane, albo ramiona będą skierowane w dół. I teraz, tutaj jest wierzchołek, tutaj też jest wierzchołek. Wierzchołek ma zawsze współrzędne P i Q, więc zarówno w tej sytuacji, jak i w tej zapisuję. Przypominamy sobie, zbiór wartości odczytujemy, przykładając sobie rękę, linijkę, cokolwiek, prawda, masz pod ręką, przykładając sobie od dołu do góry kartki, oczywiście poziomo. Powinnam tu mieć układ współrzędnych, ale w zasadzie ja mogę w dowolnym momencie, w dowolnym punkcie jego zaczepić tutaj, więc to nie jest istotne. Przykładam ręką i teraz moja ręka zaczyna przecinać się z moim wykresem dopiero na poziomie wierzchołka. Czyli zbiór wartości zaczyna się w tej sytuacji od mojego Q, no bo wartości, to znaczy Y, czyli u mnie Q, i aż do nieskończoności daleko, daleko. Czyli w tej sytuacji zbiór wartości to będzie przedział od Q, oczywiście domkniętego, do plus nieskończoności. Natomiast jeżeli ja przyłożę linijkę, rękę, cokolwiek w przypadku tej paraboli, to jest tylko jej kawałek, ale te ramiona idą tam w dół, prawda, w ziemię. Zatem zbiór wartości będzie mi się zaczynał od tej minus nieskończoności i skończy mi się na Q. Dlatego na Q, że jesteśmy w wartościach, czyli od minus nieskończoności do Q. Oczywiście można też tego się nauczyć, że jak ramiona są do góry skierowane, to jest taki zbiór wartości, jak ramiona są skierowane na dół, to jest taki zbiór wartości. Ale ja wolałabym, żebyś Ty to rozumiał, jak przykładać rękę i jak odczytywać zbiór wartości. No to popatrz, no to co musimy wyznaczyć? Musimy po pierwsze wiedzieć, czy to jest ramiona do góry, czy na dół. No to to wszystko zależy od współczynnika A. U nas w naszym przykładzie, odczytajmy sobie współczynniki. A to jest to, co stoi przed x kwadratem, czyli minus 1. B to jest to, co stoi przed x, czyli 8. I C to jest wyraz wolny, u mnie to jest minus 2. Skoro A jest równe minus 1, to znaczy, że ramiona są skierowane w dół, czyli będziemy mieć właśnie tą sytuację, że mój zbiór wartości to będzie przedział od minus nieskończoności do Q. Tylko ja to Q muszę sobie znaleźć. Ale przypominam Tobie, że na Q był wzór. Był taki wzór i jest ten wzór w tablicach, więc można zawsze sobie zerknąć. Minus delta nad 4a, a oczywiście na deltę był wzór b kwadrat minus 4ac. No więc obliczamy. No najpierw deltę. Czyli moje b to jest 8 i będzie do kwadratu minus 4 razy a, czyli minus 1, razy c, czyli moje c to jest minus 2. No to skoro tak, to pod spodem 8 do kwadratu to 64. Teraz minus, minus i minus, jak się pomnoży, wyjdzie minus. No i mamy 4 razy 1, to się nic nie zmienia, to 4 razy 2 to jest 8. Czyli mamy delta, to się równa 56.
No to skoro tak, skoro wyszła nam delta, to teraz możemy policzyć Q. No to liczymy sobie Q, oczywiście tym wzorem, czyli przepisuję minus, kreska ułamkowa, tam gdzie delta wpisuje 56. Natomiast na dole mam 4 razy moje A, czyli minus 1. No to dalej, to się równa minus 56, a na dole będzie minus 4, jak to pomnożę. Teraz ten minus z tym mi się skasuje. Ja teraz po prostu mam tylko i wyłącznie 56 podzielić przez 4. No tak się składa, że jest to 14. To moje Q wyszło mi 14. Zatem wnioskujemy, z tego wynika, że zbiór wartości to będzie przedział od minus nieskończoności do tego mojego wyliczonego przeze mnie Q. A moje Q wyszło 14, czyli w zasadzie ja tego nie rysowałam pięknie, idealnie w układzie współrzędnych. Ja tylko takie rysunki pomocnicze, żeby sobie przypomnieć, jak to było w ramionach do góry, jak to było, gdy ramiona są na dół, w przypadku odczytywania zbioru wartości. Tu mamy wszystko zawarte w zasadzie. Dwa przypadki, ramiona w górę, to zbiór wartości jest taki. Ramiona w dół, zbiór wartości jest taki. Zadanie numer 3. Wyznacz maksymalne przedziały monotoniczności funkcji, a ta funkcja g od x ma wzór minus w nawiasie x minus 2 pomnożone przez w drugim nawiasie x dodać 3. Ja tutaj zapisałam wzór, który nam się przyda, wzór na postać iloczynową. Ten wzór oczywiście, jak się zapomni, możesz sobie kuknąć do tablic matematycznych. Y to się równa a w nawiasie x minus x1 i w drugim nawiasie pomnożone przez x minus x2. Popatrz, każde zadanie, pierwsze, drugie, trzecie, różni się tym, że ja od innej postaci wyszłam. No niestety, musisz się odnajdywać spokojnie w tych trzech postaciach, kanonicznej, ogólnej i iloczynowej. Tu wyszłam od postaci iloczynowej i popatrzmy, spróbujmy zanalizować. Po pierwsze, co nam daje? Daje nam to patrzenie, że my, jak zauważymy, że to już jest postać iloczynowa, to my możemy powiedzieć, ile wynosi a. Popatrz, a to jest to, co przed nawiasami. Czyli u mnie a to będzie minus 1. Dalej, moje x1 to jest tutaj, prawda? U mnie x1 to jest 2. No i moje x2, które tu występuje, tak jak było x1, to w drugim nawiasie jest x2, będzie tu zawarte. Tylko jest problem taki, że tu był minus, no to tu też jest minus, ok. Ale tu jest minus, a tu jest plus. Czyli to oznacza, że spisując sobie teraz x2, musisz zmienić znak. Czyli musisz napisać minus 3. Pamiętaj o tej zmianie znaku, bo we wzorze są w obu nawiasach minusy. Czyli musisz patrzeć, czy ty też masz minus. Jak masz minus, ok, to spisujesz samo 2, tak jak tutaj w x1. Ale jak nie masz minusa, to sobie go musisz stworzyć, bo minus i minus daje ci plus. Dlatego tam jest to plus 3. Ale sczytujemy minus 3. Dobrze, po co ja o tym mówię? Po tym mówię, że nie wiem, czy pamiętasz, ale jest taki fajny wzór, który warto umieć, wzór na P. Że P to jest nic innego jak średnia arytmetyczna tych naszych miejsc zerowych zawartych w postaci iloczynowej. Czyli P to jest x1 dodać x2 podzielone przez 2. Ja ten wzór oczywiście lubię stosować, bo szybko się liczy P. Bo gdybym chciała inaczej, to mogę innym wzorem, bo na P na pewno kojarzysz był wzór minus B nad 2A. I on jest częściej stosowany, ale ten jest w sytuacjach, kiedy masz postać iloczynową, aż się sam prosi, żeby go zastosować. No to teraz podstawmy. Za x1 podstawiamy dwójkę, a za x2 podstawiamy minus trójeczkę i nad 2. To się równa, czyli mamy 2 minus 3 nad 2. 2 minus 3 to jest minus 1 nad 2, czyli zapiszemy minus 1 druga. No myślisz sobie, no dobra, ok, P, ale czy ciekawe, czy mi coś jeszcze będzie? I tu się pojawia znowu nasza analiza. Analiza rysunku, który sobie oczywiście narysujemy tak od ręki. Ramiona w dół, a tutaj sobie zrobimy ramiona w górę. I teraz znowu mamy tu wierzchołek, znowu mamy tu wierzchołek. Wiemy, że wierzchołek ma współrzędne P i Q, ten też ma współrzędne P i Q. I teraz popatrzmy. Jeżeli ja proszę o maksymalne przedziały monotoniczności, to mam tutaj na myśli, w którym to kawałku funkcja leci w górę, czyli rośnie, a w którym to kawałku funkcja leci z górki, czyli maleje. Popatrzmy, weźmy sobie, zanalizujmy tą tutaj pierwszą, ramiona w górę, prawda? Ona w tym kawałku, popatrz, leci w dół do tego czubka, czyli tu była malejąca. Ale teraz tutaj, w tym kawałeczku idzie sobie w górę się wybija, czyli jest rosnąca.
Natomiast jeżeli ramiona są skierowane w dół, to najpierw widzimy, ona sobie leci, 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 leci w górę, aż do wierzchołka funkcja rośnie, a później sobie spada, spada, spada w dół, czyli funkcja maleje. Pojęcie przedziałów monotoniczności jest bardzo łatwe, tylko młodzież ma często problem z zapisem. Dlatego tutaj zwróć uwagę na zapis. I teraz popatrzmy, który my mamy przypadek. Czy my u nas mamy ramiona w górę, czy w dół? Oczywiście patrzymy na A. A jest ujemne, czyli ramiona są w dół. A więc to będę analizowała. Ja mogę to widzieć w głowie, ja tego nie muszę rysować. Ale ja tłumacząc sobie, no chciałam narysować. Czyli najpierw funkcja mi rośnie, czyli idzie w górę. I teraz w jakim ona przedziale? Ja zapisuję, dla jakiego x-a ona sobie rośnie. Oczywiście od dołu, czyli tutaj mamy z tej strony lewej do prawej, czyli od minus nieskończoności do tego czubeczka. I teraz uwaga, do x-ika. A x-ik to p, bo y to q. Czyli do mojego x-a, czyli mojego p, a ja sobie p wyliczyłam, do minus jednej drugiej domkniętej, bo w treści jest podane maksymalne przedziały. Czyli domykam, gdzie się da. No to teraz funkcja sobie maleje, widzisz, spadła na dół, czyli maleje dla x-a należącego. I teraz zaczyna maleć właśnie od tej minus jednej drugiej i maleje sobie do końca, do plus nieskończoności. Wykres idzie w dół, ale my analizujemy x-y, oś x-ów, czyli z lewej do prawej. Od minus nieskończoności startujemy, tam wybiło nam gdzieś minus jedna druga, a później następuje spadek, aż do plus nieskończoności. Ona cały czas maleje. Więc analiza rysunku jest bardzo ważna, ale widzisz, ja tu robię rysunki poglądowe, nie w układzie współrzędnym. Chociaż mogłabym zrobić układ współrzędny, narysować starannie, super ekstra estetycznie tą parabolę, bo mogłabym. Tylko by mi to więcej czasu zajęło, prawda? Jeżeli masz wyznaczyć przedziały monotoniczności, to nie kazali ci tego narysować. Ty możesz sobie pomóc takim właśnie prowizorycznym rysunkiem, tak jak ja tutaj taki poglądowy rysunek zrobiłam i sobie tym właśnie pomogłam. A dzięki temu też rysunkowi chciałam Tobie wytłumaczyć, czym różni się sytuacja, kiedy są ramiona w górę, od sytuacji, kiedy są ramiona w dół. Zadanie numer 4. Wyznacz wartość najmniejszą funkcji, funkcji o wzorze. 4x kwadrat dodać x. Oczywiście zaczniemy od tego, że mamy tutaj podaną postać ogólną tej funkcji kwadratowej, dlatego przypomniałam Tobie wzór y to się równa x kwadrat plus bx plus c. Mamy wyznaczyć wartość najmniejszą, ja to oczywiście zapisuję f minimum, chociaż różnie to nauczyciele w szkołach zapisują. Czasem oznaczają małą literką n, więc też możesz się z takim spotkać. Wartość najmniejsza, no znowu analiza rysunku, czyli znowu sytuacja, jeżeli ramiona są skierowane w górę, i jeżeli ramiona są skierowane w dół. Znowu mamy tutaj to W, znowu mamy tutaj to W. No to nasze W oczywiście to jest P i Q i tak samo tutaj. No to teraz spróbujmy popatrzeć na tą naszą parabolę, gdzie ma ramiona skierowane w górę. Otóż, jeżeli ramiona są skierowane w górę, to ja mogę powiedzieć, że moja funkcja w całym zbiorze liczb rzeczywistych oczywiście osiąga wartość najmniejszą i tą moją wartością najmniejszą, ja zapisuję f minimum, jest oczywiście najniższy y, najmniejszy y, czyli moje q. Natomiast w tej sytuacji, kiedy ramiona są skierowane w dół, funkcja nie osiąga wartości najmniejszej, czyli zapisujemy f minimum, nie istnieje. Nie istnieje. Dlaczego? Bo te ramiona lecą w dół, w dół, w dół, w dół i nigdzie się to nie kończy. W sytuacji, gdyby nas zaprosili, poprosili nas o to, żebyśmy podali wartość największą, prawda? No to w tym momencie, gdyby była taka sytuacja, to tutaj musiałabym napisać, że f max, te ramiona idą w górę, a potrzebuję wartość największej i w górę, w górę, w górę, w górę, w górę, nie wiadomo, gdzie się kończą. Czyli tutaj byłoby, że nie istnieje wartość największa, nie istnieje, natomiast tutaj f max, czyli wartość największa, to po prostu byłoby nasze q, bo mamy do czynienia z wartością. Czasem młodzieży się miesza, czy p, czy q, bo czasem jest p do niektórych własności, do niektórych q. Oczywiście ty musisz rozumieć, wartość najmniejsza, wartość największa, to znaczy wartość, czyli to znaczy y, czyli dlatego tu jest q. No i teraz zobaczmy sobie na nasz wzór. Oczywiście jest to postać ogólna, z której jesteśmy sczytać w stanie A, u mnie wynosi 4, B
u mnie wynosi, to co stoi przed x, to jest 1. I c, no nie mam wyrazu wolnego, czyli 0. Czyli widzę, że skoro a jest dodatnie, ramiona są skierowane w górę, czyli ja będę musiała analizować oczywiście tą sytuację, ten przypadek. Czyli ja, żeby podać wartość najmniejszą, bo przecież o to poprosiłam, o wartość najmniejszą muszę wyznaczyć kub. No a z czego wyznaczymy kół? Oczywiście z tego najbardziej typowego wzoru, minus delta nad 4a, a na deltę to będzie b kwadrat minus 4ac. No więc liczymy. No to skoro tak, zaczynamy od delty. Delta to się równa b kwadrat, czyli będzie 1 do kwadratu minus 4 razy. Moje a to 4 i razy 0. Często młodzież robi w ten sposób, że pisze tak 4 razy 4 i stwierdza, aha, to c nie będę pisała, dlatego że c wynosi 0, to nie piszę. I popatrzcie, jeżeli tego nie napiszecie, to w tym momencie źle mi policzycie. Albo piszecie wszystko, albo nie piszecie nic i w głowie wiecie, że tam jest 0. Takie są dwie tylko i wyłącznie opcje. Czyli 1 do kwadratu to 1. I teraz uczeń, który sobie w głowie mnoży, to może sobie 4 razy 4 razy 0 w głowie zrobić i powiedzieć, to jest 0. No to nic więcej nie piszę. No to nie pisz. Ale jak zaczynasz pisać, to musisz skończyć pisać. Czyli jak zacząłeś napisać czwórkę i drugą czwórkę, to 0 też musi być napisane. No to podstawiamy, czyli nasze q to się równa minus. Pod deltę postawiam 1 podzielone przez 4 razy, a moje a to jest oczywiście 4. Czyli ostatecznie mamy minus 1 nad 4 razy 4 to jest 16. Czyli nasze q wyszło nam minus 1 szesnasta. Zatem wartość najmniejsza tej funkcji to jest właśnie minus 1 szesnasta. To wynikło mi z tej mojej analizy wykresu, tak, bo to jest podstawa, analiza wykresu i z policzenia ze wzoru q, że wartością najmniejszą tej funkcji jest liczba minus 1 szesnasta. Zadanie numer 5. Mamy wyznaczyć najmniejszą oraz największą wartość funkcji, oczywiście kwadratowej, w przedziale domkniętym. I ten przedział to jest przedział x należący od minus 4 do 0. Ta funkcja moja kwadratowa ma postać x plus 2, to w nawiasie do kwadratu minus 6. Po pierwsze, musimy rozpoznać tutaj postać kanoniczną. To jest pierwsza rzecz, bo musimy wiedzieć, którą to postać mamy do czynienia. Czy ogólna, czy kanoniczna, czy iloczynowa. Otóż w tym zadaniu mamy postać kanoniczną ze względu na to, że mamy w nawias i do kwadratu. Z tej postaci ja jestem w stanie wskazać a. Moje a to jest to, co stoi przed nawiasem, czyli domyślna jedynka. Moje p to jest to, co jest właśnie za x, czyli tutaj widzę plus 2, ale we wzorze mam minus p, czyli to oznacza, że moje p to musi być minus 2, bo minus i minus ma mi dać plus. Oraz moje q to jest to, co stoi za nawiasem, minus szóstka i to jest moje plus q, czyli po prostu moje q. To jest moja minus szóstka w tym przykładzie. No ale oczywiście teraz analizujemy znowu wykres. Tak się składa, że będziemy już tutaj analizować tylko i wyłącznie jeden wykres, żeby nie zrobić tutaj zbytniego zamieszania, bo wiemy, że ramiona są skierowane oczywiście w górę. Więc ja tutaj narysuję sobie taki wykres, ramiona skierowane w górę. I teraz, jeżeli ja mam wykres funkcji kwadratowej z ramionami skierowanymi w górę, to ja jeszcze, to mi nie wystarcza, ja jeszcze muszę się zastanowić, jak ja mam obcięty ten przedział. Ten wykres został obcięty do przedziału od minus 4 do 0. I teraz popatrz, jakbym ja wzięła nożyczki i chciała sobie obciąć kawałek tej funkcji kwadratowej, to ja bym mogła zacząć obcięcie odtąd i skończyć na przykład tutaj. Czyli bym sobie taki kawałek wycięła, bo mi się ten kawałeczek akurat podoba. To bym sobie obcięła. I teraz, jeżeli ja sobie ten kawałek tak obetnę, czyli od minus 4 do 0, to jeżeli ja ten kawałek tak obcinam, to ja mogę powiedzieć, że tutaj u mnie to jest wartość największa tego mojego obciętego, prawda? Wartość największa, a w tym oczywiście moim pięknym wierzchołeczku jest wartość najmniejsza. Natomiast może się zdarzyć sytuacja, że ja dalej analizuję oczywiście ramiona skierowane w górę, ale ja sobie inaczej obetnę tą moją parabolę. Ja sobie obetnę odtąd i ja sobie ją obetnę dotąd. Czyli nie zahaczę o wierzchołek. I popatrz, jak mi się teraz to zmieni. Tu jest moja wartość największa, a tu jest moja wartość najmniejsza, a wierzchołek jest w ogóle poza. Czyli, jak widzisz, mogę tak obciąć, mogę tak, mogę jeszcze w tą stronę, ale to są po prostu dwa przypadki. Tu jest przypadek pierwszy, tu jest przypadek drugi. I teraz, od czego to zależy?
Otóż tak się składa, że jeżeli moje P obliczone albo odczytane będzie należało do tego przedziału, to znaczy, że mamy do czynienia z tym przypadkiem, bo wierzchołek jest w środku tutaj, wpada w ten przedział. Natomiast jeżeli moje P nie będzie należało do tego przedziału, to wtedy mam przypadek drugi. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, widzisz, potrzeba nam krańce policzyć, wartości krańcowe, bo ja nie wiem, czy ja tak obcięłam, czy z tej strony jednak wyżej, no nie wiem, musiałabym to pięknie narysować w układzie współrzędnych. A my staramy się obliczać rysunkami pomocniczymi, sobie troszeczkę pomagać. Dlatego od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że nasze P wyszło minus 2, odczytaliśmy ze wzoru. I teraz musimy skomentować, czy moje P należy do tego przedziału. Ja zapiszę od minus 4 do 0, od tego do tego zadanego przedziału. Musimy się zastanowić, czy nasze P tutaj w środku jest. Oczywiście, że liczba minus 2 się znajduje. Jak najbardziej jest to prawda, prawda? Że minus 2 należy do przedziału od minus 4 do 0. Skoro tak, to już możemy powiedzieć, patrząc sobie na nasz wykres, że wartością najmniejszą bez liczenia będzie nasze oczywiście Q, czyli z tego wierzchołka, a Q też odczytałam, to jest minus 6. No dobrze, ale w dalszym ciągu nie mamy wartości największej. I dlatego też będziemy sobie liczyć wartości na krańcach przedziału, czyli będziemy sobie w dalszej części zadania liczyć F od minus 4, a później F od 0. No i jak to liczymy? Oczywiście do wzoru podstawiamy. Czyli za x minus 4 dodać 2 i to do kwadratu minus 6. To się uda. Nie robimy żadnym wzorem skróconego mnożenia, tylko wykonujemy działanie w środku. Minus 4 dodać 2 to jest minus 2 i to do kwadratu i minus 6. Minus 2 do kwadratu, minus i minus się skasuje, będzie plus. 2 do kwadratu to 4 i minus 6 to jest minus 2. No to taka nam wyszła wartość. No to teraz liczymy sobie F od 0, bo to jest drugi kraniec przedziału. No to podstawiamy. 0 dodać 2 i to do kwadratu minus 6. Podstawiamy oczywiście do wyjściowego wzoru. No to tak mamy znowu. Teraz mamy 2 do kwadratu minus 6, czyli mamy 4 minus 6, czyli mamy minus 2. No tak akurat wyszło. Dlaczego tak wyszło? Bo minus 2 to jest środeczek idealny tego przedziału. Dlatego tak wyszło, że te wartości skrajne dla tych argumentów skrajnych w przedziale są takie same. No, to ja nie mam co wybierać. Wiadomą sprawą jest, że wartością największą będzie minus 2. Czy z tej strony, czy z tej strony, kompletnie znaczenia tu nie ma. Nieraz młodzież uczy się tego zadania rozwiązywać w ten sposób, że w zasadzie nie analizują rysunku, w ogóle się nie zastanawiają nad tym, tylko co robią? Wyznaczają sobie Q, oczywiście najpierw wyznaczając P, to jest pierwsza sprawa, wyznaczają sobie Q, później liczą sobie na jednym krańcu przedziału i na drugim krańcu przedziału wartość i z tych wartości wszystkich to, co największe, piszą F max, to, co najmniejsze, piszą F minimum. Oczywiście możemy tak zrobić w sytuacji, kiedy nasze P należy do tego przedziału i w sytuacji, kiedy chcemy się uczyć schematycznie matematyki. Natomiast jeżeli chcesz myśleć przy rozwiązywaniu zadań, a na to ja zwracam szczególną uwagę, na myślenie, nie na odklepanie zadania, nie na zrobienie po prostu tak schematycznie, algorytmicznie, nie. Ja chcę nauczyć się myślenia, bo to myślenie Ci się w życiu sprzyda później. Nie czysta matematyka, ale to analiza. Analiza, głębokie myślenie wewnątrz, rozwijanie szarych komórek. To jest sedno poznawania, uczenia się czegokolwiek, a tym bardziej matematyki. Więc rysunek ten ma Tobie pomóc, żeby zanalizować. Aha, jest taki wykres, moje P należy, no to skoro moje P należy, to znaczy, że Q już jest najniżej, prawda, najniższą wartością, no to poszukam największej, ale nie wiem, czy z tej strony, czy z tej strony, czy może na równi jest, prawda, ucięty ta moja parabola, no to sobie to policzę. Policzę sobie oczywiście F od minus 4, policzę sobie F od 0. Dochodzę do wniosku w tym wypadku, że te wartości są takie same. I te wartości to jest wartość największa tej funkcji kwadratowej w obciętym przedziale na x. Czyli w określonej, założonej dziedzinie, mówimy ładnie, w przedziale domkniętym z obu stron. Zadanie numer 6. Podaj postać iloczynową funkcji kwadratowej o wzorze. I ten wzór mamy taki. F od x to się równa 2 w nawiasie x minus 1 do kwadratu i minus 8.
Mamy podać postać iloczynową, czyli teraz już w tych zadaniach, zadanie numer 6, będziemy ćwiczyć sobie te postacie funkcji kwadratowej, które są bardzo ważne. To mamy podać, tą postać iloczynową. Znamy postać taką i ty, patrząc na postać, pasowałoby, żebyś umiał powiedzieć, jaka to postać. Jest to postać oczywiście w tym wypadku kanoniczna, czyli ta postać tutaj. Z tej postaci kanonicznej my jesteśmy w stanie odczytać P i Q, ale myślimy sobie tak, no P i Q charakteryzuje wierzchołek paraboli. No za bardzo nie znam potrzebne do postaci iloczynowej. Tutaj można by było różne sposoby, różnymi sposobami analizować to zadanie i rozwiązywać, jak przejść z kanonicznej do iloczynowej. I oczywiście są metody szybsze niż ta, która ja pokażę, ale wybrałam tą metodę specjalnie dlatego, że młodzież najczęściej właśnie tak lubi postępować, jak ja teraz zacznę robić. Czyli ja z postaci kanonicznej przejdę standardowo do postaci ogólnej. Myślę, że większość właśnie tak lubi robić. Czyli dwójkę przepisuję, otwieram nawias i teraz będę tutaj stosowała wzór skróconego mnożenia. Czyli x do kwadratu minus podwojony pierwszy wyraz razy drugi, czyli 2 razy 1 to 2 i razy x 2x. I dodać jest we wzorze 1 do kwadratu drugi wyraz do kwadratu, czyli 1 i minus 8. To się równa. Tu wymnażam, czyli będę miała 2x kwadrat, dalej minus 4x i tu wymnażam plus 2. No i minus 8. Jeszcze dam radę coś zrobić, czyli 2x kwadrat minus 4x minus 6. Popatrz, co zrobiliśmy. Przeszliśmy z postaci kanonicznej do ogólnej, a teraz z ogólnej do iloczynowej. Da się szybciej, od razu to mówię, ale jeżeli umiesz szybciej, to super, zrób sobie innym sposobem. I tak nas interesuje wynik końcowy. Natomiast większość młodzieży właśnie takie przejście lubi. Czyli z ogólnej, z której jesteśmy w stanie podać A w tym wypadku 2, B w tym wypadku minus 4 i C w tym wypadku minus 6, młodzież najlepiej lubi postać iloczynową. No bo co policzą sobie? Deltę, a później miejsca zerowe. Czyli delta B kwadrat, czyli, a napiszemy B kwadrat minus 4AC, czyli delta to się równa. Pod B podstawiamy minus 4 do kwadratu, minus 4 razy. Moje A to 2 i razy. Moje C to minus 6. Czyli delta to się równa. Minus przy potędze drugiej się kasuje, jeżeli jest w nawiasie, czyli będziemy mieć 4 do kwadratu 16. Tu będzie minus razy minus, czyli plus. 4 razy 2 to 8, razy 6 48. Czyli delta to będzie 64. Pierwiastkujemy tą do deltę naszą, dlatego że nam to jest potrzebne do miejsc zerowych. Pierwiastek z 64 jest piękny, wynosi 8. I teraz przypominamy sobie wzory na miejsca zerowe, które są tutaj w tej postaci uwikłane. Czyli pierwszy wzór minus b minus pierwiastek z delty nad 2a i drugi wzór minus b plus pierwiastek z delty nad 2a. To są tak ważne wzory, że no, głupio ich nie znać, nie? I nie stosować. Czyli x1 to się równa minus b, czyli minus i minus 4. No to napiszę od razu plus 4. Minus to, co mi tu wyszło, czyli 8, podzielone przez 2 razy a, czyli razy 2. Czyli moje x1 to będzie 4 minus 8 to minus 4, a 2 razy 2 to 4. Czyli moje x1 to jest po prostu minus 1. No to teraz x2 to będzie tak, minus b, czyli minus i minus 4, czyli plus 4. Później jest plus 8 podzielone przez 2 razy 2. Czyli moje x2 to będzie 4 plus 8 to jest 12 podzielone przez 4, czyli moje x2 to jest po prostu 3. Wyliczyłam miejsca zerowe. No trochę mi to czasu zajęło, oczywiście, ale jest to pewien algorytm, który dla młodzieży jest super przyswajalny. Więc piszemy tą naszą postać wyczekiwaną iloczynową. Y równa się, patrzymy na wzór. A to jest u nas 2. Otwieram nawias. X minus. I teraz muszę napisać x1. Ale jak ja jeszcze napiszę 1 minus, to będę miała minus minus. To ja od razu napiszę plus 1. I w drugim nawiasie mamy znowu x minus i teraz mamy trójkę. No to trójkę to nam nic tutaj się znak nie zmieni. No to mamy taką właśnie postać iloczynową. 2 razy x plus 1 razy x minus 3. To jest moja szukana postać iloczynowa.
Jeszcze raz powtarzam, jeżeli umiesz to zrobić szybciej, poprzez wyciągnięcie dwójki przed nawias i zastosowanie wzoru skróconego mnożenia na różnicę kwadratów, super, zrób to, bo zajmie Ci to dwie linijki i nie będziesz potrzebował tego wszystkiego rozpisywać. Natomiast jeżeli nie umiesz, to stosowanie wzoru skróconego mnożenia, zauważenie, wyciąganie przed nawias, no wymaga pewnej biegłości matematycznej. Nie każdy potrafi to tak szybko opanować i szybko na to wpaść jeszcze. Dlatego ten sposób jest bardziej mozolny, monotonny może, no ale prowadzi zawsze do dobrego celu. A taki jest nasz, właśnie taka jest nasza chęć. My to chcemy zrobić, osiągnąć cel, zdać maturę. I zadanie numer 7. Narysuj wykres funkcji kwadratowej w postaci minus x kwadrat plus 4x minus 2. Mamy narysować wykres, musimy znowu rozpoznać postać. Ta postać to jest postać ogólna, najpiękniejsza jaka może być, chociaż do wykresu wolelibyśmy mieć inną postać. Dlatego zaczniemy od tego, że wypiszemy sobie współczynniki a, ile wynosi minus 1, b, ile wynosi 4 i c, ile wynosi minus 2. Te współczynniki zawsze bierzemy z postaci ogólnej. No ale tak, fajnie byłoby pamiętać, że do rysowania wykresów fajna byłaby postać kanoniczna. Dlaczego? Otóż to jest tak w tych rysowaniach wykresów funkcji, że fajnie by było mieć to przesunięcie o wektor, żeby wykres był taki super ekstra miodzio, pasowałoby wyjść od funkcji takiej ax kwadrat, którą bardzo pięknie szybko się rysuje, teraz przesunąć ją o wektor, o współrzędnych p i q, oczywiście na wykresie, w wyniku czego otrzymamy funkcję w takiej postaci, jak pamiętamy, z przesunięcia o wektor, a zarazem, popatrz, ta postać, którą otrzymamy po przesunięciu o wektor, jest postacią kanoniczną. Czyli naszym zadaniem jest znaleźć postać kanoniczną. Oczywiście znowu to nie jest jedyny sposób. Można inaczej rysować wykresy funkcji, ale w przypadku funkcji kwadratowej takim najpiękniejszym sposobem, według mnie oczywiście, jest właśnie z przesunięcia o wektor wykorzystać, czy też symetrii, w tym wypadku oczywiście wytłumaczysz, będziemy mieć przesunięcie o wektor, ze względu na to, że to nie jest taka banalna funkcja kwadratowa. To jest funkcja, w której jak wyliczymy sobie p, zobaczysz, będzie różne od zera. Jak wyliczymy q, będzie też różne od zera. Zatem będzie tutaj przesunięcie o wektor i zaznaczymy i w układzie współrzędnych pięknie nam się to narysuje. Czyli tak, do tego nam jest potrzebne p i q, do postaci kanonicznej, a zarazem do tego, żebyśmy wiedzieli, w którą stronę przesuwać. Bo p i q to współrzędne też wektora. Dlatego potrzebujemy wzory. Przypominamy, na P był wzór minus B nad 2A, chociaż stosowałam w zadaniu wcześniejszym wzór inny, ale ten się przydaje do takich zadań standardowych, gdzie obliczamy. Wzór na Q minus delta na 4A i oczywiście wzór na delta B kwadrat minus 4AC. No, standardowo pasowałoby zacząć oczywiście od delty. Delta to się równa B kwadrat, to ja może będę od razu podnosiła 4 do kwadratu, czyli 16, minus 4 razy minus 1 i razy C, czyli minus 2. Czyli mamy delta to się równa 16, minus 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 daje nam minus, bo są 3 minusy, 4 razy 2 to jest 8. Czyli nasza delta to jest 16 minus 8, czyli 8. No to policzmy sobie w takim wypadku teraz Q. Q to będzie minus nasza delta, czyli minus 8, nad 4 razy nasze A, które jest minus 1. Czyli nasze Q to będzie minus 8 podzielone przez minus 4. Te minusy mi się skasują, a 8 podzielone przez 4 to jest po prostu 2. Pięknie nam się o wektor przesunie. No i nasze P to będzie minus B, czyli u mnie minus u góry będzie w liczniku 4, podzielone przez 2 razy minus 1, bo A to minus 1. Czyli pod spodem będę miała minus 4 podzielone przez minus 2. Minus z minusem znowu mi się skasuje i będę miała 4 podzielone przez 2, czyli po prostu 2. No tak się złożyło w tej sytuacji, że mamy P i Q takiej samej wartości 2. Ale one zupełnie co innego oznaczają. No to teraz spróbujmy zapisać tutaj to, co jest istotne, czyli tak, y to się równa. Wychodzę od tej funkcji banalnej, prostej ax kwadrat, jednomiaru kwadratowego, u mnie to jest minus x kwadrat, przesuwam o wektor, o współrzędnych wyszło mi 2 i 2,
w wyniku czego otrzymuje funkcję. Minus wynawia się x minus 2 do kwadratu i dodać 2. Oczywiście ten wzór to jest ten sam wzór, co na początku dany, tylko tu jest inna postać kanoniczna, a tu jest inna postać, jest to postać ogólna. To jest ta sama funkcja, tylko inaczej ubrana. Raz ubrana w postać kanoniczną, a raz ubrana w postać ogólną. Dlatego ty musisz to rozpoznawać, że raz jest ta postać kanoniczna w zadaniu, raz postać ogólna. I jeszcze tam w innych zadaniach postać iloczynowa. No to skoro tak, powiedziałam, że tu będzie funkcja fajna do narysowania, prosta, możesz od razu punkty z głowy podawać, a możesz sobie do tej pierwszej zrobić tabelkę. Żeby ten wykres był taki piękny, to ja proponuję brać takie x minus 2, minus 1, 0, 1 i 2. Jeżeli tak dużo nie potrzebujesz tych punktów, to weź sobie 3. Ja biorę 5, żeby tak ładnie było. Czyli teraz tak, minus 2 do kwadratu to jest 4, ale ten minus z przodu, on nam się nie skasuje. Czyli napiszemy minus 4. Dalej, minus 1 do kwadratu to jest 1, ale z przodu ma minusa, czyli będzie minus 1. No 0 do kwadratu to wiadomo, że 0. I teraz, jeżeli rysujemy jednomian kwadratowy, to jest tak pięknie, że tu nie musisz liczyć, możesz sobie przepisać. Dla minus 1 i dla 1 jest taka sama wartość. Dla minus 2 i dla 2 jest taka sama wartość, czyli w tym wypadku minus 4. No i zaznaczam sobie te punkty. Czyli dla minus 2 mam minus 4, zaznaczam kropeczkę. Dalej, dla minus 1 mamy minus 1, dla 0 mam 0, dla 1 mamy minus 1 i dla 2 mamy minus 4. Rysuję parabolę, popatrz, 5 punktów. Niektórzy stwierdzają, że to jest za mało, żeby rysunek był ładny. No ale jak się tak przypatrzymy, to w zupełności nam to wystarczy, te 5 punkcików. I teraz ten wykres będziemy przesuwać 2, 2. Co to znaczy? 2 w prawo i 2 w górę. Każdy punkt po punkcie. Proponuję zacząć od wierzchołka. 2 w prawo, 1, 2 i 2 w górę, 1, 2. Tu będzie kropka. Teraz ten punkt. 1, 2 w prawo i 1, 2 w górę. Teraz ten punkt. 1, 2 w prawo i 1, 2 w górę. Następny punkt ten. 1, 2 w prawo i 1, 2 w górę. Następnie ten punkt. 1, 2 w prawo i 1, 2 w górę. Popatrz, ja otrzymałam dokładnie takie samo ułożenie kropek, tylko w innych miejscach. Rysuję parabolę. Rysuję sobie parabolę. Ona będzie miała dokładnie, dosłownie ten sam kształt, tylko ona będzie przesunięta. Czy ja teraz napiszę ten wzór, czy ten? Nie ma to kompletnie znaczenia. Ja może napiszę ten, o który prosiłam na początku zadania, czyli ten wzór w postaci ogólnej. Ja poprzez przesunięcie o wektor zrobiłam bardzo estetycznie ten wykres. Oczywiście mogłabym próbować inaczej się do tego zabrać, ale ten sposób z przesunięciem o wektor nie tylko się przypomina nam przekształcenia wykresów funkcji, to jeszcze jest dobry do rysowania, jest bardzo ładny i te wykresy naprawdę ekstra ładnie w układzie współrzędnych są umiejscowione, ładnie wyglądają, fajnie się liczy, a przy okazji też powtarzamy wzory. Na to nasze spotkanie przygotowałam 7 zadań. To jest oczywiście pierwsza część, powtórki z funkcji kwadratowej. Chciałam tutaj powiedzieć, że funkcja kwadratowa jest podstawową funkcją, jaką musisz znać, przystępując do matury z matematyki. Aczkolwiek wydaje się podstawowa, wydaje się prosta, ale te zadania to młodzież dają w kość, dlatego że czasem uczeń ma problem z tym, no jak to było w zbiorze wartości, jak to było w osi symetrii, jak to było w monotoniczności, jak to było w miejscach zerowych, jak to było w tych wszystkich postaciach. Idzie się pogubić, bo jest tego po prostu dużo, dużo różnych wzorów. Raz się tak stosuje, raz się tak stosuje. Wszystko jest związane z myśleniem matematycznym. Ale jeżeli ktoś to myślenie matematyczne ma troszkę zaburzone, to po prostu jest mu ciężko ten ogrom wiedzy, ogrom różnych zastosowań, wykorzystania różnych własności funkcji kwadratowej wykorzystać. Mam nadzieję, że ta lekcja jest dla Ciebie dobrą powtórką z funkcji kwadratowej i jeżeli sobie już tym świetnie radzisz, to zapraszam Cię, wejdź na moją grupę, na moim iKamacie, wejdź na grupę i pobierz sobie zestaw zadań powtórkowych z funkcji kwadratowej.
klasowej. Może już po tej lekcji będziesz część zadań umiał zrobić samodzielnie. Natomiast jeżeli funkcja kwadratowa to dalej dla Ciebie jest nie bardzo, prawda? To dlatego dla tych osób mam coś innego do zaoferowania. Mam do zaoferowania kurs na mojej stronie internetowej aikamat.pl. Możesz zakupić kurs, w którym od początku jeszcze raz uczę wszystkiego, lekcja po lekcji, własność po własności. Dlatego jeżeli masz problemy z funkcją kwadratową, mimo tego, że podstawowa, mimo tego, że łatwa, możesz mieć problemy i nie Ty jeden masz te problemy. Dlatego spróbuj, pozwól mi, zaufaj mi i ucz się ze mną. Po prostu i tyle. A ja oczywiście zapraszam na kolejne spotkanie ze mną.